Na pewno jest dużo więcej energii w tym koncercie. Jest aranż całego koncertu jest przygotowany w ten sposób, że podczas większości utworów dzieje się znacznie więcej niż w czasie koncertu, gdzie gramy to na pętlach tak naprawdę rapowych, więc myślę, że jest to dużo ciekawsze i bardziej na pewno muzyczne, jeżeli chodzi o nasz wykon. Polecam wszystkim, którzy będą mieli chwilę wolnego czasu, żeby przyjść, bo na pewno zarówno występ Hi-Fi Bandy, jak i wielu innych zespołów będzie o tyle lepszy, że zespoły, mając pod sobą profesjonalne nagłośnienie i dobry odsłuch samych siebie, na pewno grają też dużo pewniej, dużo lepiej i profesjonalniej to wszystko wygląda, więc myślę, że będzie tak, będzie jak co roku, ponieważ nawet jeśli nie grałem, to również uczestniczyłem w imprezie jako widz wcześniej i zawsze bardzo mi się to podobało. Dla mnie w ogóle ostatni czas całej naszej działalności jako zespołu Hi-Fi Banda jest spełnieniem wielu marzeń, jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię, bo zdarza nam się występować na różnych festiwalach, czy to Hip Hop Camp właśnie, czy Warsaw Challenge, gdzie ranga zespołów, które jakby kończą ten koncert, po pierwsze niepodważalna, po drugie międzynarodowa, po trzecie tak profesjonalna, że można się wiele nauczyć z samych ich wykonów na scenie, więc no, jest to coś naprawdę wielkiego, zarówno dla b-boyingu, zarówno dla sceny muzycznej, jak również dla pokazania wszystkim ludziom, którzy przyjdą do Parku Sowińskiego, którzy nie są związani bezpośrednio z tą kulturą, że to jest naprawdę kultura, że to jest coś więcej niż tylko trzech gości, którzy siedzą w kapturze pod blokiem, a wręcz przeciwnie, że są to ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie na treningi czy na próby muzyczne, żeby właśnie wyjść na scenę i zrobić coś, co pozostanie w pamięciach wielu osób, które tam się znajdą. Więc bardzo się cieszymy, że możemy brać w tym udział jako Hi-Fi Banda i myślę, że każdy, kto ma możliwość współtworzyć tą imprezę, jest z tego powodu bardzo szczęśliwy.